Wjeżdżając do Kenii wymagana jest wiza. Od stycznia 2021 roku składanie wniosków o wizę jest możliwe wyłącznie online. W trosce o komfort naszych klientów w tym filmie krok po kroku przejdziemy przez procedurę składania takiego wniosku. Serwis online działa bardzo sprawnie. Decyzja o przyznaniu wizy jest już często następnego dnia. Zalecamy jednak składanie wniosków z kilkudniowym wyprzedzeniem, by uniknąć niepotrzebnego stresu. Tym bardziej, że wiza wydawana jest na okres 3 miesięcy. Uprzednio zalecamy przygotować następujące pliki. Zdjęcie do dowodu lub paszportu. Zdjęcie powinno być aktualne, zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Zdjęcie okładki paszportu. Zdjęcie strony z paszportu zawierającej nasze dane osobowe. Zdjęcie skan bądź screenshot rezerwacji z biura podróży lub hotelu. Kopię rezerwacji lub biletów lotniczych w obie strony. Uwaga! Jeśli pliki będą zbyt dobrej jakości, mogą pojawić się problemy z załadowaniem ich na stronie. Polecamy, by pojedynczy plik nie przekraczał 293 KB. Warto również nazwać je odpowiednio i przygotować w jednym folderze. Nasz poprawnie wypełniony wniosek będziemy musieli opłacić za pomocą karty płatniczej. Upewnij się, że limity płatności Twojej karty są odpowiednio ustawione. Koszt wizy turystycznej, tak zwanej single entry, to $50. Dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości $1 za możliwość skorzystania z serwisu online. Zalecamy obejrzenie filmu do końca, dla pewności, że spełniamy wszystkie wymagania, by nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W wyszukiwarce internetowej wpisujemy adres www.evisa.go.ke. Następnie klikamy przycisk Create an account w prawym górnym rogu w celu utworzenia konta. Wpisujemy numer paszportu, imię, nazwisko, wybieramy płeć, male, mężczyzna, female, kobieta, podajemy adres e-mail, wpisujemy go dwukrotnie w celu potwierdzenia. Następnie wybieramy hasło. Powinno ono zawierać minimum 6 znaków i potwierdzamy je. Wybieramy kraj naszego pochodzenia, zaznaczamy okienko zgody i klikamy przycisk Continue. Jeżeli popełniliśmy błąd, zostanie on w formularzu wytłuszczony na czerwono. Błędy należy poprawić, ponownie wpisać hasło, zaznaczyć zgodę i kliknąć przycisk Continue. Jeżeli konto zostało założone poprawnie, udajemy się ponownie na stronę www.evisa.go.ke i klikamy w górnym prawym rogu przycisk Sign In. Wpisujemy numer paszportu lub e-mail, hasło, które wybraliśmy podczas zakładania konta, klikamy przycisk Login. Po zalogowaniu wybieramy opcję eVisa Application. Pierwsza strona zawiera informacje oraz wymagania, jakie należy spełniać, by nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Między innymi dokument, z którym podróżujemy, musi być ważny nie mniej niż 6 miesięcy. Paszport musi posiadać minimum 3 czyste strony, a opłata za wizę nie podlega zwrotowi. Poniżej znajdują się opłaty za poszczególne typy wiz. Uwaga! Po otrzymaniu wizy należy ją wydrukować w kolorze. Tylko taka forma będzie akceptowana na lotnisku. Klikamy przycisk Next w celu przejścia do następnej strony. Wybieramy adult, osoba dorosła, minor, osoba niepełnoletnia. Next, przechodzimy do następnej strony. Wypełniamy szczegółowe dane, nie używając polskich znaków. Kraj, w którym się urodziliśmy, obywatelstwo, kontynent, adres, numer telefonu z kierunkowym 48, miasto kodu pocztowego, adres e-mail. Klikamy przycisk Next i przechodzimy do następnej strony. Wypełniamy kolejno. Dokument, z którym będziemy podróżowali, czyli paszport, numer paszportu, miejsce wydania, data ważności,
organ wydający. Klikamy Next i przechodzimy dalej. W punkcie A wybieramy, czy podróżowaliśmy już wcześniej do Kenii. Yes, tak, no, nie. Jeżeli wskażemy, że tak, będziemy musieli podać kolejno datę, ile czasu przebywaliśmy w Kenii oraz numer wizy. W punkcie B wskazujemy, czy podróżujemy z osobą niepełnoletnią. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, podajemy kolejno jej imię oraz numer paszportu. Przechodzimy dalej. Tutaj wybieramy rodzaj wizy, o jaki się ubiegamy. Single Entry Visa, czyli wiza jednorazowa. Przechodzimy dalej. Na stronie 7 podajemy szczegółowe informacje o aplikancie. Nazwisko, imię. Wybieramy płeć. Male mężczyzna, female kobieta. W punkcie D wybieramy nasz stan cywilny. Single, czyli kawaler bądź panna. Widower, wdowiec. Married, w związku małżeńskim. Divorced, rozwodnik. Podajemy datę urodzenia, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, wykonywany zawód. Następnie wypełniamy dane dotyczące ojca. Wybieramy alive, żyje, deceased, zmarł, unknown, nieznany. Podajemy imię i nazwisko. Jeżeli zaznaczyliśmy alive, pojawi się pole numeru telefonu. Pamiętajmy o dodaniu numeru kierunkowego, to jest 48 w przypadku Polski. Następnie wypełniamy dane dotyczące matki, analogicznie jak w przypadku ojca. Applicant's mother's details. Jeżeli wcześniej zaznaczyliśmy, że jesteśmy w związku małżeńskim, pojawi się rubryka dotycząca małżonka. Applicant's spouse details. Wypełniamy kolejno imię i nazwisko, a także numer telefonu. Poniżej podajemy dane najbliższego znajomego. Applicant's next of kin details. Mogą to być dane małżonka lub kogoś z rodziny. Podajemy imię i nazwisko oraz numer telefonu. Przechodzimy do kolejnej strony. Wybieramy powód przyjazdu do Kenii. Turizm, turystyka. Datę przylotu, datę wylotu. W punkcie D wybieramy rodzaj zakwaterowania. Hotel, firma, friend, przyjaciel. Adres hotelu, numer telefonu do hotelu, e-mail hotelu. W punkcie H wybieramy, w jaki sposób dotrzemy do Kenii. Air, droga powietrzna, ship, statek, road, droga lądowa. Wybieramy air. Następnie w punkcie I wybieramy lotnisko, na którym będziemy lądować. Na przykład Mia Mombasa. Przechodzimy dalej. Strona ta dotyczy historii naszych podróży. Wybieramy yes, tak lub no, nie. Czy odwiedzaliśmy inne kraje w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Jeśli tak, musimy podać dane. Czy z Kenii będziemy wracać do kraju zameldowania? Czy kiedyś wcześniej odmówiono nam wjazdu do Kenii? Czy odmówiono nam kiedykolwiek wjazdu do innego kraju? Czy byliśmy skazani wyrokiem sądowym? Klikamy Next. Na stronie 10 należy załadować uprzednio przygotowane pliki. Zdjęcie paszportowe, okładkę paszportu, stronę z danymi osobowymi, rezerwację hotelu bądź biura podróży, bilety lotnicze. Przechodzimy dalej.
Na stronie 11 sprawdzamy poprawność wprowadzonych danych. Jeśli gdzieś popełniliśmy błąd, w lewym dolnym rogu klikamy przycisk Previews, by wrócić do poprzedniej strony. Jeżeli wszystko się zgadza, zaznaczamy okienko deklarujące prawdziwość wprowadzonych danych. Klikamy przycisk Preview. Sprawdzamy poprawność danych kolejny raz i na dole strony klikamy Complete. Wniosek wizowy został wypełniony poprawnie. Należy go teraz opłacić. Wybieramy formę płatności: debit, credit, prepaid card, karta płatnicza. Wpisujemy imię oraz nazwisko właściciela karty, numer karty, trzycyfrowy kod CVV znajdujący się na odwrocie karty. Następnie podajemy datę ważności karty, wybierając kolejno month, miesiąc, year, rok. Wybieramy kraj pochodzenia, wpisujemy województwo, miasto, ulicę, kod pocztowy. Potwierdzamy transakcję. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie, pojawi się komunikat. Brawo! Teraz możemy sprawdzić status naszego wniosku, logując się ponownie na stronie. Wpisujemy adres e-mail lub numer paszportu i ustalone przez nas hasło. Uwaga! Wiza nie zostanie wysłana na adres e-mail. Samodzielnie musimy sprawdzić jej status, a następnie ściągnąć lub wydrukować ze strony. Warto upewnić się, że wniosek został wypełniony poprawnie, a także opłacony. Niezłożony wniosek, czyli wersja robocza, posiada status draft. Niezaakceptowany bądź nieopłacony jeszcze wniosek będzie miał status submitted. Klikając w niego możemy taki wniosek edytować lub opłacić. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, będzie miał status issued. Klikając możemy w niego wejść w celu pobrania, download lub bezpośrednio wydrukować print. Pamiętaj, że wiza musi być wydrukowana w kolorze. Szczęśliwej podróży życzy KiteMotion.pl.